Dzień dobry się z Państwem, wszystko gra numer 15. Zapraszam do spędzenia ze mną około 10 minut. Zobaczymy, ile to dokładnie będzie. Dziś, Szanowni Państwo, trzy elementy w odcinku. Jeden z nich to utwór Dzieci z Ceylonu. W tytule są dzieci, ale i też w obrazku pojawią się ponownie dzieci. Druga prezentacja będzie dotyczyć tego instrumentu, który nazywa się mandocello i mimo, że wygląda jak gitara, nie jest gitarą. No i oczywiście trzymam to pudełko, bo chciałbym Państwu też pokazać, co właśnie niedawno kurier mi przywiózł i zdradzić Państwu, jaki wpływ to, co jest tutaj w pudełku, będzie miało na nasze dalsze spotkania. Zapraszam. Szanowni Państwo, utwór, który za chwilkę zaprezentuję, to właściwie taki epilog odcinka, który był poświęcony świętowaniu Dnia Dziecka. W trakcie, kiedy moje córki Klara i Róża opowiadały o różnych rzeczach, o tym, na czym lubią grać, jakie mają marzenia, w tle tak cichutko sobie leciał taki utwór. To właśnie był utwór Dzieci z Ceylonu. Tak pomyślałem, że trochę go szkoda, więc jeszcze dokończając temat Dnia Dziecka, chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania i obejrzenia klipu, w którym również pojawią się moje dzieci, ponieważ po ostatnim odcinku było dużo pozytywnych głosów na temat udziału mojego udzieciowienia w produkcji odcinka 14, dlatego w odcinku 15 jeszcze taka mała próbka. Właściwie to jest tak, że oprócz tego, co nagraliśmy do 14 odcinka, powstały jeszcze różne inne materiały, a właściwie te materiały, które za chwilę zobaczycie, to większość tego, co udało mi się sfilmować, to, co zaplanowałem na poprzedni odcinek, to nie za bardzo mi się udało, dlatego też myślę, że ten klip będzie doskonałym dokończeniem odcinka 14. Zapraszam. Thank you.
No dobrze, szanowni państwo, nie będę zostawiał otworzenia pudełka na sam koniec odcinka. Zrobię to teraz. No dobrze, teraz już spokojnie mogę państwu opowiedzieć o tym instrumencie. Mandocello pojawiło się już w dwóch produkcjach. W coverze, który zrobiliśmy wspólnie z Agą P, a także w utworze Jakuba Subika Rób swoje. Jest to instrument, o którego istnieniu jeszcze niedawno, proszę państwa, w ogóle nie wiedziałem. I kiedy się dowiedziałem, to wiedziałem, że muszę go mieć w swojej kolekcji, ponieważ jest to instrument bardzo uniwersalny. Mandocello to nic innego jak w sumie chyba największa wersja mandoliny. Tak wygląda mandolina, tak wygląda mandocello. Kształt trochę się zgadza, ale przede wszystkim zgadza się ilość strun. Mamy 8 strun, po 2 struny na jeden dźwięk. Mandolinę nie zdążyłem nastroić. Dzisiaj ona nie będzie grała, więc proszę wybaczyć. Oprócz wielkości, instrumenty te różnią się wysokością dźwięków, czyli tym, jak są nastrojone. I stąd właśnie drugi człon tej nazwy cello, mandocello, ponieważ jest to duża mandolina, a strój jest dokładnie taki jak w wiolonczeli, czyli po włosku cello. Taka dość włoska nazwa instrumentu mandocello. Dlaczego ten instrument tak bardzo mnie zaintrygował? Szanowni państwo, no jest to instrument stworzony z myślą raczej o folkowym graniu. Jest to taki instrument, który bardziej plasuje się w rejestrze basowym, czyli właściwie pełni w zespołach folkowych taką funkcję jak gitara basowa. Jednak to, co mnie najbardziej w tym instrumencie zaintrygowało, to jego wszechstronność. Jest to instrument, na którym można zagrać rzeczy dość łagodne. Ale i też świetnie nadaje się do grania ciężkich brzmień. A że mnie interesuje jedno i drugie, to właśnie mandocello stało się teraz jednym z moich ulubionych instrumentów i myślę, że będzie się jeszcze jako akompaniament w różnych odcinkach pojawiać. Kto z państwa nie widział, zapraszam do zobaczenia, już nie pamiętam którego odcinka, gdzieś tam wstecz, ja wrzucę linki pod spodem, utwory, w których już wykorzystałem mandocello, właśnie korzystając z tego cięższego brzmienia. A teraz chciałbym zaproponować taką krótką, prostą formę muzyczną, w której połączyłem tą łagodność brzmienia mandocello, ale i też jego walory związane z ostrym brzmieniem. A będzie to utwór pod tytułem Mamy tutaj względny spokój. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
pozostaje nam konkurs. Zagadka jest taka. Jaki instrument smyczkowy słychać w utworze Dzieci z Ceylonu? Myślę, że to nie jest prosta zagadka, tym bardziej zapraszam do zabawy. Tradycyjnie zapraszam Państwa też do oglądania moich innych odcinków, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Jestem na Facebooku, jestem na YouTubie. Będę Państwu bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju polubienia, komentarze, udostępnienia. Właśnie o różne rzeczy można też pytać po prostu od razu po filmie w komentarzach. Zapraszam.